Łukasz Nowicki za pośrednictwem social mediów podzielił się z fanami niezwykle ważną dla siebie informacją. Zdradził, że wygrał walkę z nałogiem. To już na tyle długo, żeby poczuć dumę, napisał. Łukasz Nowicki od wielu lat łączy grę w teatrze z występami na antenie Telewizji Polskiej. Nie tak dawno prowadził jeszcze Pytanie na śniadanie, z którego zrezygnował pod koniec ubiegłego roku. Do dziś jest gospodarzem programu Postaw na Milion. Poza tym prężnie działa w social mediach, gdzie zdradził, że ma powody do radości. Łukasz Nowicki pozostał w TVP. Mówiło się o zakończeniu Postaw na Milion, na przełomie tego roku kalendarzowego przyszłość żadnego dziennikarza czy prezentera Telewizji Polskiej nie była pewna. W końcu zwolniono wszystkich prowadzących Pytanie na śniadanie, w którym w ostatnich latach również pracował Nowicki. Ten kilka miesięcy przed zmianami postanowił zrezygnować, tłumacząc decyzję innymi obowiązkami. Podobnie mogło być ze wspomnianym Postaw na Milion, jednak skończyło się na plotkach, które szybko rozwiał sam zainteresowany. Nowicki pochwalił się dużym osiągnięciem. Aktor wygrywa walkę z nałogiem, ostatni miesiąc z pewnością nie był łatwy dla Łukasza Nowickiego. Wszystko opisał w niedawnym poście na Instagramie, gdzie podzielił się z fanami swoim dokonaniem. Mianowicie minęło około 30 dni, od kiedy po raz ostatni Nowicki zapalił papierosa. W poście wspomina, że przybyło mu w ostatnich tygodniach kilka kilogramów, ale to nic, bowiem rozpoczął także treningi na siłowni, skąd wrzucił zabawne zdjęcie z innym aktorem, Mariuszem Jakusem. Okej, minął miesiąc od rzucenia palenia. To już na tyle długo, że nie boję się o tym pisać. Na tyle długo, żeby poczuć dumę. Na tyle długo, żeby łapać, każdego tygodnia, kolejny kilogram i kolejny i kolejny. Tak mi się nie chciał, tak bardzo. Ale czas powalczyć, napisał Nowicki.